Idź, nadzoruj przygotowania. Lecimy dalej z LEGO Star Wars Skywalker Saga, 7 epizod, Przebudzenie Mocy. Jesteśmy tutaj Rey i BB-8, proszę państwa, jest pocieszna kulka. Mamy teraz drugi epizod przed nami, już pierwszy taki rozegraliśmy w skórze, można powiedzieć, Poe Dameron'a i Finna. Kto nie widział tego pierwszego odcinka z 7 epizodu, polecam. No i teraz musimy się dostać do wraku niszczyciela, tak, żeby zebrać złom. No jest Rey, zbieraczka złomu. A zobaczcie tutaj, klocek Kyber sobie lata, ale to by trzeba chyba zestrzelić tego, nie? A tutaj tak kąśliwie to robią, żebyśmy później wrócili, żeby się nie dało też tego zrobić w fabule od razu, żeby zmienić postać, ale będziemy robić. Najpierw zaczniemy zadanka poboczne, troszkę postaci sobie odblokujemy i zobaczymy, co tam będziemy później maksować. Okej, jesteśmy we wraku. Tego, że pomożesz mi pozbierać złom. Ankar Plat ostatnio jest coraz bardziej wybredny przy handlowaniu. Bo inaczej nie będę mieć co jeść, a wtedy ci się raczej nie przydam. Dobra, mamy złom. Ale wiecie co? Tutaj jest cel na ten epizod. 2 miliony monetek. Zobaczymy, czy się uda. Serio? Musimy złom zebrać? Może z tego? Nie, bo tutaj zobaczcie, że jest... A, to pewnie tam polecimy. Tutaj są takie czerwone punkty, nie? Tu byśmy musieli się jakoś dostać. O! Dobra, pięknie. Ej, serio? Zbierz wystarczająco wiele złomów. Ale jazda. Dobra, mamy dwie. Nie wiem, czy jeszcze możemy gdzieś wejść wyżej. Tu jest kolejny. Ale jazda. No nie myślałem, że będziemy zbieraczem złomu. Naprawdę. Tu jest gdzieś klocek Kyber też. Oj. Dobra, spróbujemy sobie wejść tu. Pociągnij. O, tu może jakiś systemik wejdzie. No, pięknie. Pięknie, to może być spoko. O, to widzę, że jest taka czasówka. No to nieźle. Można się gdzieś wyżej dostać? Na razie widzę, że nie. No to ciekawie. Tu chyba musiałbym mieć jakąś postać inną, żebym mógł wyjść wyżej. Ale widzę, że ciekawa łamigłówka tutaj będzie na eksploracji, bo tam jest kryształek Kyber, nie? Dobra, znowu? Znowu BB-8! Ale jazda. No, widzicie? Diametralnie się różni już ten poziom względem przebudzenia mocy z 2016. Można sobie porównać. Dam radę się dostać do tego złomu. Oj, tutaj jakieś... A, czyli tu mamy wyrzutnie. Jako zbieraczka mamy też dodatkowe jakieś ulepszenia, tak jak to było na Endorze z Wicketem, z Ewokami. No dobra, teraz trzeba będzie tutaj pohasać. Jest blisko. Ale ostro. Może się tam dostanę, jak coś zbuduję. Dobra, lotnia, nie? Nie, serio? Ale jazda. No to nieźle to zrobili. Nieźle to zrobili. Teraz tak. Tutaj by trzeba... Żeby BB poleciał, nie? Bo tam jest hak. Tak, wydaje mi się, że tutaj trzeba zejść. Zbudować mu. Nie, ten gdzieś tutaj. Dawaj, spróbuj tutaj coś. O! Pięknie!
Tu zaczepiamy hak, serio? No nie wierzę. Okej, tu można użyć. A, to Bibi też potrafi. Dobra, Bibi będzie kolejnym Artu. Wspaniale. Nie no, myślę, że musi być taki droidek, nie? Od tego. Dobra, czyli tutaj sobie to ściągnęliśmy. Tu będzie można też Rey, żeby poleciała. Dobra. No to fantastico. A też się ładnie wybija. Nie, to kooperacja piękna. Kooperacja piękna. Dobra, mamy lotkę. Chyba mam narzędzia, żeby sobie zbudować jakąś pomoc. Dobra, burzący. Blaster burzący. Mamy 17. I co teraz? Jeszcze w innych miejscach, tak? Dobra. Czyli tutaj można zniszczyć. Wspaniale. I jeszcze jeden gdzieś tam. No to ciekawe, nie? Jeszcze jeden. A, tutaj. Luzem po prostu. Powinno wystarczyć, żeby dostać rację czy dwie od Ankara Plata. Chodźmy do osady. Nie. Ćwierć racji. No nie wiem, czy wystarczy, Rey. Ona ma tutaj tą pałkę. Dobra, rozpoczynamy. Rozpoczynamy przygodę. Okej, do osady, tak? A weźmiemy sobie tego śmigacza, będzie szybciej. Na razie spokojnie, na razie spokojnie to się wszystko rozwija. Śmigacze spoko. Ale patrzcie, jakie tutaj pustkowie, nie? Na tym jacku. No a teraz osada już się tutaj... Troszkę osób już tutaj jest. Dobra, fajnie. Ale jestem ciekaw właśnie, które etapy pokażą. Z czego zrezygnują. Jakieś kolejne klocki. Ojojoj, tu ale będzie zabawy, z każdym można pogadać. O, ciekawe. Jakaś łamigłówka tutaj jest. Dobra, śmigamy, Rey. Żeby się dowiedzieć, że jest bardzo źle. No to pokaż, co tam masz. Za tych 5 to będzie połowa racji. W zeszłym tygodniu była połowa za jedną. A ten droid? On nie jest na sprzedaż. Zapłacę za niego. 60 racji. Chodź, BB-8. Wody! Wody! Znikajmy stąd. FN, jak ty się zachowujesz? Dobra, mamy już Fina. Zbiry są. Czyli jak Ankar nie może kupić droida, po prostu go sobie bierze? No chyba nie. Ale ładne kombo. A to jeszcze nie jest poziom, nie? Tak, to jeszcze nie jest poziom. Co ty niby robisz? Pomagam? Nie prosiłam o pomoc. Dobra, ładne kombo, 27. A tu te serduszka, nie? Zawsze mieliśmy takie serduszka w lewym górnym rogu, teraz są paski zdrowia i spoko, no. Zmieniło się. Co? Co jest? Kurtka! Droid mówi, że ją ukradłeś. Była Poe Dameron'a. Złapał go, najwyższy porządek! Pomogłem mu uciec, ale statek się rozbił. Jesteś z ruchu oporu? Dokładnie. BB-8 mówi, że ma tajną misję. Musi wrócić do bazy. Najwyraźniej ma mapę z kryjówką Skywalkera. Wszyscy jej szukają. Luka Skywalkera? Chodźcie! Tego Luka Skywalkera? Nie damy rady uciec! Może damy!
O, Finn! Finn, siódma część, to troszkę postrzelamy, co? Dobra, pięknie. Chociaż tutaj na nim nie ma kombosów. Coś tam się razy trzy mnoży, ale... To chyba tyle z uciekania. Tam! Ty kładź kapę! Ale jak go stamtąd wyciągniemy? Jest zamknięty! Chyba mam pomysł. Znajdź sposób na dostanie się do stoczni. Dobra, co my tu mamy? Coś można zbudować. Moja kolej tu biegnie. Dobra, Bibi. Chodź szybko. Oj, minigierka chyba. Dobra, spoko. Na razie są te łatwe. A za to też by mogli dawać monetki, nie? Ale nie widziałem takiego skilla. O nie! Już mamy tam lecieć? To będzie straszne. Dobra, troszkę sobie poniszczymy. 2 miliony same się nie wbiją, nie? A może ten... Samo się nic nie zrobi. Niech będzie złom! Niech będzie złom! I tak rozpoczyna się cała przygoda z sokołem Millennium. Rozpocząć poziom. Tak jest. No, tak musiało być. Hej! To moje! Uwaga! Latałaś tym już? Trzymaj się! Osłony działają? Schodzę niżej! Przepiękne! Uwielbiam sokoła Millennium. Nisko. Dobra. I ten dźwięk! Oj, ten dźwięk! Dobra. Chodźmy tutaj. 7 TIE Fighterów. Tych pięknych. Dobrze strzelasz! Ależ tutaj! Dwa za jednym, czy co? Już jakieś wyzwanko. Ale świetny ten... Ten wybuch, co tu się stało? To naprawdę ulepszyli. Cutscenki też super, nie? No ja jestem pod wrażeniem właśnie, jak wygląda... Tutaj ta sfera filmowa bardziej. Super sprawa. Dobra, ja sobie troszkę pozbieram. Nie wiadomo, co to za etap się szykuje, czy tylko latanie. Ale dopiero się rozpoczęło, nie? Dalej, chodź taj. Ale to lata. Tylko poczekaj, aż zaraz wyłączę kompresor. Tu jeszcze mamy jakieś takie mini znajdźki, zaraz tam podlecę. To chyba w środku tego... Tego wraku. Dobra, 10. Kolejna partia. Dobrze. A to to musimy. Dobra, super. Mini zestawik. Elegancko. Ale super się strzela. Jak w eskadzie. W eskadrze na Battlefroncie. Nie mogę uwierzyć, że BB-8 ma mapę do Luke'a Skywalkera. Świetnie. Tak, ruch oporu. Znaczy my naprawdę jej potrzebujemy. Więc dobrze by było, żebyśmy uciekli. Ale chyba dubbing jest inny, nie? W porównaniu z tamtą... Z tamtą częścią z 2016, nie wiem. Bardzo możliwe. Porównamy sobie później, bo ostatnio było odświeżenie tej serii, można sprawdzić. Kto cię nauczył pilotować? Nikt! Trochę latałam, ale nigdy poza planetę!
Jesteś super! Nie, spoko, spoko się lata. Wszystkimi tymi pojazdami tak bardzo łatwo arcade'owo. Jest git. Wlatujemy do środka tego niszczyciela gwiezdnego, tak? Nie martw się! Często takie przeszukiwałam! Te działka nie dadzą rady nic zrobić temu silnikowi. Potrzebujemy czegoś potężnego. Jakichś torped protonowych albo coś. Dobra, jest torpeda. Te taj mogą mieć na pokładzie torpedy protonowe. I co, już? Załatwione, co? Jeszcze tutaj. Powalczymy troszkę. A, teraz możemy po... No, my zaraz będziemy mieli problem, ale... Tutaj można porozbijać, bo jakieś wyzwanie jest. Dobra, 3 na 5. Tu jeszcze fajne niebieskie mamy. Oj, super. Protonówki kolejne. A są jeszcze jakieś zwykłe taj? Ja bym sobie tutaj jeszcze pohasał. Dobra, 5 na 5. Mamy pakiet. Śmigamy. Piloci myślą. Uuu, w środku teraz. Trzeba uważać. Dobra. Co tu się dzieje? Kolejny pakiecik. Te małe też musimy strącać rzeczy. Sporo dają monet. To nasza szansa. Są tu przed nami. Super. Ależ teraz się dzieje. Łe, tutaj. Prawdziwy Jedi to w sekundę. Nie. Nie, trochę mało miejsca jak na taki statek, co tyle? To tyle? Nie, prawdziwy Jedi. Tam są, to nasza szansa. Spoko, spoko. Torpeda. Teraz chwila. Chwila ciszy. Oj. Mam plan, czy dostaniemy się stąd? Nie bój się. On jest z ruchu oporu. Pomóż mi tu, szybko! Wiesz co? Nie jestem rebeliantem, okej? Okay? Próbuję zwiać przed najwyższym porządkiem. Ale powiedz, gdzie jest baza, co ci tam zabiorę. Zgoda? To gdzie ta baza? No, BB-8, powiedz. W Ailiniu? Serio? Tak, dokładnie. Zabierz tam nas jak najszybciej. No i super. Nisko latający złom. Dobra, gra swobodna. Teraz możemy w sumie dwa zrobić, nie? Oj, prawdziwy Jedi, ale tutaj siadł. Ale siadł. Wyzwanka. Nie. Trudniej bez drugiego pilota. Mini zestawy też ładne. Prawie byśmy mieli ten statek. Quad jumper, serio? Soku Millennium, części 7 i 8. Za moment wykonamy skok do układu Ailinium. Zapnijcie pasy. A, wplątaliśmy się w bitwę. A mamy tutaj jakąś... Jesteśmy na Dikar, tak? Mamy jakąś kometę? Chociaż nie, tu się mamy udać. Jesteśmy na Jakku. Jest Kyber kometa. Jej jeszcze nie widzę na radarze tutaj jest, dobra. Bo to 5 klocuszków. Czyli teraz na Dikar. To tu sobie taki zrobimy dłuższy odcinek jeden, ostatnio był krótszy. To Sokół bardzo szybko tutaj to dziabie. No i fantastico, jeszcze będą postacie do zrobienia.
Sada Nima. Dobra. Przepięknie. To idziemy do Dikar na przestrzeń. Mega, nie? Fajne, fajne. Tutaj z Sokołem wiadomo, że musiał być etap. Wyglądał spoko. Mi się naprawdę fajnie steruje tym statkiem. To najwyższy porządek. Co robimy? Musi być coś... Skąd macie ten statek? Nie mówcie, że ratary się wydostały. O, świetnie. Guławiańscy ochroniarze, pod pokład nie wychodzić do odwołania. Han Solo, chcemy z powrotem nasze pieniądze. Polowanie na ratary kosztuje, wiesz? Kanji Club też chce odzyskać swój wkład. Ten model BB, najwyższy porządek, szuka dokładnie takiego. I dwóch zbiegów. Jak zamkniemy grodzie w tym korytarzu, uwięzimy oba gangi. Mam co do tego złe przeczucia. To był błąd! No to nieźle. Wielki! A to jest od razu poziom, nie? Dobra. To jest poziom nowy od zera. Trzeba tutaj działać. Czy byśmy uwolnili innego ratara? 3 ratary, 4 ratary, co za różnica? Nie. Stój, Solo! Ten droid idzie z nami! Chyba nie. Dobry moment. Idziemy. O, teraz można się, przełączyć. Musimy się jakoś wrócić do Sokoła. Najlepiej tak, żeby nie zostać obiadem ratara. Drzwi będą zamknięte, dopóki się nie pozbędziemy tego ratara. Ale coś mi się wydaje, że zostawiłem w którejś skrzyni coś antyratarowego. O, wreszcie jakieś... Antyratarowego. Dobra, zobaczmy. Zaraz się przyłączymy oczywiście na drugi... drugi ekran z Ray. Taka broń nie da rady grubej skórze ratarów. Czas zobaczyć, czy moje antyratarowe coś działa. No dobra, tu wszystko mamy. Zobaczmy, co tam u Ray. Ona coś tutaj może... może pomóc. Tak. To można przesunąć. Spoko, spoko. A, tego nie wydostaniemy, ale... tu jakbym podłączył. Dostarcz skrzynię. O, tutaj. Dobra. Skrzynia antyratarowa. Super. Wyślijmy do tym taśmociągiem. Szybko. Wysyłamy wam tam coś na górę. Powinno pomóc tym ratarem. Nie. A jeszcze zobaczmy. Dobra, to pomoże, ale... tutaj był jakiś guzik. A, winda. Dobra, ale nie wiem, czy... czy tutaj jeszcze czegoś by nie było na dole. Dobra, chyba możemy lecieć. Wy już sobie tu przejdźcie. Raz kozie śmierć. Antyratar. No i teraz jakiś... Dobra, tutaj Bibi będzie potrzebny. Ruszamy do Sokoła. Spotkajcie się tam z nami. Ale nie wiemy, gdzie jesteśmy. No tak trzymaj.
Dobra, tutaj Bibi, ale... Tu z nami nie ma Bibiego, nie? Jest, dobra, jest. Czyli tam jest Ray i Finn tylko. Znajdź sposób na wydostanie się z Erevany. A, czyli tutaj też jest opcja fabularna. Dobra. Idziemy chyba na górę. Czyli tam to się nie wczytało. A, i my też możemy. Ale mega. Ratary latają. Dobra, zaraz się spotkamy chyba, co? Jak nie jak tak? Może uwolnienie tych ratarów nam wyszło na dobre? Okaże się, jak damy radę wrócić do sokoła. Jup! Ten statek się rozlatuje. Komuś się stanie krzywda. O ile najpierw nie zje doradca. Co to za te latające płaszczki? Dobra, wszyscy cali? Ale ciekawe, bo tamtym Hanem Solo też musimy tu dotrzeć. Wow. Popatrz na przewody. Zasilanie nie zgadzamy. No to nieźle. Dobra, tutaj Finn pociągnie temaci. Niby te same etapy, ale właśnie inaczej, nie? Podeszli do tego. Ja sobie najpierw robię tego Jedi zawsze. Dobra, mamy to. Spróbuj. Spróbuj FN. Juhu! No wejdź, wejdź. Co tu jeszcze możemy zrobić? To jest wieżyczka, ale tutaj by trzeba dotrzeć, nie? A! Jesteśmy na dole! Dobra, trzeba się pozbyć pól siłowych. No, jest Hanek. Ale tutaj skomplikowane, wam powiem. To tak, tu jest pierwsze pole siłowe. No chyba tyle, nie? Tam jest otwarte. Wychodzimy. Ale jazda. No nie spodziewałem się takich atrakcji. Atrakcje, komplikacje. Może będzie jakiś bosik ratar. Dobra, tu już jest. Czyli chyba teraz solo. Idziemy, idziemy z drugiej strony. Bo oni są w tyle, nie? Oni są bardzo w tyle teraz. Tu jest otworzone, super. Czy oni zabrali ze sobą cały gang? Dobra, jesteśmy właśnie w tym miejscu, to bardzo fajnie. Tu jest wyczyszczone. Przepięknie, a jeszcze sprawdźmy tu, bo... Ciekawe, ile nie, czyli to już było. Tu jest Chewie. Dobra, chodźmy. A tam Rey sobie siedzi. Ależ tu się pokomplikowało. Dobra. Bibi, zobacz, co możesz zrobić. No. Ale też długi poziom, nie? Teraz troszkę nadrobimy sobie właśnie dłuższym odcinkiem, bo ostatnio było troszkę krótszych. Ale czasami właśnie takiego sobie dziabniemy. Czemu nie? Chewie! Izolatki! A niepewność wszystkiego się powstrzymała?
Dobra, tu potrzeba normalnych rąk do złapania, pięknie. A, czyli tu możemy sobie wziąć, tylko w jaki sposób? Tu się coś otwiera. Ej, spoko. Jakbym chciał na przykład to, ale chyba tam nie wejdziemy teraz, nie? Nie, nie jesteśmy w stanie teraz tam wlecieć. Ale ogólnie spoko opcja. Tylko teraz tak. Jak już mamy tutaj przejście, to my musimy wejść, nie? Złapać. Dobra. Bierzemy sobie go do doku. Super ekstra. Ale zaawansowany ten level, wam powiem. Jak na Lego. Co ty mi dajesz? A, daje mi taką podwózkę. Dobra, daje mi podwózkę. Czyli nawet mógłbym sobie go tam ustawić, nie? A spróbujemy wziąć ten zestawik. A co tam, nie? Jak jest opcja? A nie, to czekajcie. Bo my mamy przejść górą. Ale na razie sobie zestaw wezmę. No i super! Juhuu! I tak mamy bardzo dużo już tych monet. 2 miliony jest w zasięgu. Teraz tak, tutaj chcemy górą. No chyba górą, nie? Tak, powinniśmy górą tutaj przejść. Dół to raczej nie, chociaż może dół też będzie w porządku, zobaczymy co jest na górze. No raczej góra. No i pięknie. Sokół będzie o tam. No, jeszcze ratary są. Sokół, szybko! Nie tak szybko! Hanie Solo. No, tutaj dwa przyciski, trzeba się tam dostać, tak? Ojoj, oj. A gdzie jest nasza ekipa druga? Aktywuj dwa przełączniki. No i tu by się przydała Rey. No będzie trzeba tutaj Rey chyba przyjść. Dobra, gdzie wy jesteście? Wyrzutnia sieci. Musimy się spotkać w punkcie, nie? Tędy! Na pewno! Dobra, skacz, Finn. Nie! O! Rey! Rey! Tylko nie to! Ale jazda! Kto soloje? Soloje wiatr, tak? Dobra, szybko, szybko! Pomocy! Co teraz? Miałem. Okej. Całe szczęście. Dobra, musimy się z Hanem spotkać, bo tam na górę on nie wejdzie. Ale powiem wam, że mega rozbudowany poziom. Chyba na razie najdłuższy. O, jesteśmy. Znalazłam sokoła. Udało się. Potrzebujemy tego żurawia.
Chyba tylko droid może go zasilić. Tak, tak, tak. Dobra. Tu pewnie będzie można przelecieć z drugiej strony. Ej, tego żurawia pewnie może zasilić jakiś droid. Gdzie BB-8? Spoko, spoko. Działamy. I tam można zaczepić hak, nie? Dobra, dobra. Zobaczmy teraz Rey, bo gdzieś tutaj widziałem do wystrzelenia. O, na przykład tu. Wyrzutnia sieci. Dobra, już nie będziemy się tutaj bić. Aktywuj dwa przełączniki. Dobra, tutaj. Finn, wydaje mi się, że dosięgnę tej dźwignie. Pięknie. Superancko. Jest otworzone już. I teraz. Oj, ten hak tutaj jest, tak? Jak się tutaj dostać? Z powrotem. No, trzeba by chyba z powrotem, czyli tutaj by musiał Finn wejść. A, bo tam jeździ. A, to normalnie, czyli tutaj sobie zaczepimy hak. Dobra. To z tej strony nie przejdziemy. Czyli tu. No i zobaczmy, jak tam dalej. No ale jazda! Super! Patrzcie to! Jakie tutaj mamy mechaniki. To jest Uncharted. No mega. Dobra, śmigamy. Pilnuj ciągu, startujemy z prędkością światła. Trzymajcie się tam! Zawiadom najwyższy porządek, że Solo ma droida. Jest na pokładzie Sokoła Milenium. Jeśli Skywalker powróci, pojawią się nowi Jedi. Dzięki twoim naukom nie pozwolę się zwieść. Broń jest gotowa. Unicestwimy rząd, który wspiera ruch oporu. Republikę. Idź, nadzoruj przygotowania. Zbiegowi, no? Ten droid musi jak najszybciej trafić do bazy ruchu oporu. Ma mapę z kryjówką Luka Skywalkera. Chcecie pomocy? No dobra. Polecimy do starej znajomej. Zorganizuję wam transport. Kto Solo je wiatr? No, proszę państwa, długi epizod. Ale tak czasami będzie. O, ale super nam poszło tutaj w monetkach. Mini zestawy. I kto tam odblokowany? Chewie, tak? Han Solo, część 7. Pięknie. A, tylko te dwie. No i pięknie. Czy spotkamy z tą twoją znajomą? Jest na Takodanie. Sokół nas tam zabierze w Trymiga. Dobra, Takodana. Tutaj mamy jeszcze kometkę. No to oczywiście starą znajomą już odwiedzimy. Następnym razem jeszcze sobie tutaj kajberki ogarniemy. No i powoli to będzie na tyle, także czasami takie dłuższe odcinki też będą. Z zadań pobocznych to już całkiem.
Dobra. I mamy. 175. A, dobra, 180, bo 5 doszło. No to cóż, wielkie dzięki za oglądanie. Widzimy się na Takodanie następnym razem. Tutaj macie kolejny materiał i niech moc będzie z wami.